serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto kapi. Na spodzie jest zbiszczek czekoladowy i żeby go zrobić potrzebujemy 80 g mąki pszennej tortowej, 25 g mąki ziemniaczanej, 4 jajek, 80 g cukru i 2 łyżek kakao. Najpierw przygotujemy sobie sypkie produkty, to znaczy połączymy 80 g mąki pszennej tortowej z 25 g mąki ziemniaczanej i 2 łyżkami kakao. Wymieszamy mąki z kakaem. I przesypiemy wszystko do sita. Będziemy przesiewać je później do biszkoptu. Produkty sypkie na bok, teraz miska, do której dajemy 4 białka jaj, szczyptę soli, mikser i ubijamy białka na sztywną pianę. Nie bójmy się ubić tą pianę, piana musi być dobrze ubita, dobrze napowietrzona. Jak już będzie dobrze napowietrzona, dodajemy 80 g cukru. Najlepiej po trochę i ubijamy. A jak dodamy cały cukier, musimy ubijać tyle, żeby nie słychać było tego chrzęstu cukru w pianie. Wtedy dodajemy 4 żółtka jaj, ale nie wszystkie naraz, pojedynczo, żeby nie wybić powietrza z piany. I po każdym miksujemy do wymieszania składników. Na końcu wszystko dobrze musimy wymieszać mikserem, mikser odkładamy, a teraz przesiewamy sitem do masy. Produkty sypkie, wcześniej przygotowane i już łyżką, na przykład drewnianą, mieszamy masę. Znowu trochę produktów sypkich i mieszamy. I tak do wykończenia produktu. Na końcu musimy wszystko bardzo dobrze wymieszać. Pamiętajmy, że mąka czy kakao osiadają na spodzie, żeby to wszystko ze spodu dobrze wymieszać po bokach. Przygotowujemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24x38 cm. Dół wykładamy papierem do pieczenia. Tam jest taka zakładeczka zrobiona, ona będzie potrzebna później. Do środka wylewamy naszą masę na biszkopt. Rozkładamy po całej powierzchni, wyrównujemy i foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160-170 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół, pieczymy przez około 20 minut. Po upieczeniu wyciągamy z piekarnika blaszkę, zrzucamy z wysokości około 50 cm i zostawiamy do wystudzenia. Jak biszkopt wystygnie, boki ciasta odcinamy od foremki, wyjmujemy biszkopt z foremki i teraz ta zakładeczka, którą mówiłam, pozwala nam spokojnie, delikatnie ściągnąć papier z biszkoptu. Myśmy przez chwilę nie odwracali tego biszkoptu, dzięki temu skórka, która była z góry, zrobiła się miękka i tą skórkę musimy teraz ściąć, ponieważ jak będziemy składać ciasto, po prostu rozjedzie nam się. Powoli, sukcesywnie, w ten czy w inny sposób. Nabałaganione, ale skórka ściągnięta. Biszkopt na bok, zajmujemy się masą wiśniową. Żeby zrobić masę wiśniową, będziemy potrzebowali 320 g wydrylowanych wiśni, mogą być z kompotu, 2 galaretki wiśniowe i 600 ml rządku do zrobienia galaretki. Do naczynia wlewamy 600 ml rządku. Wsypujemy galaretki, można pojedynczo, mieszamy i kolejne mieszamy. Na końcu mieszamy tyle, żeby galaretki rozpuściły się w wodzie i zostawiamy do wystudzenia.
Jak galaretki stygną, my zajmujemy się wiśniami, które tniemy na połowę. Przy okazji sprawdzimy, czy posiadają pestki, czy nie, żeby w trakcie jedzenia ciasta nikt nie złamał ząbka na pestce. Pokrojone wiśnie będą czekały, aż galaretka wystygnie. A jak galaretka wystygnie, przesypujemy wiśnie do miski na przykład, zalewamy galaretką, mieszamy i zostawiamy do tężenia. Jeżeli mają Państwo czas, może tężeć sobie gdzieś w pomieszczeniu. Jeżeli nie mają Państwo czasu, można włożyć do lodówki. Tam ten proces przyspieszy do tego, że będziemy mogli częściowo poskładać ciasto. Ale najpierw musimy jeszcze zrobić poncz do biszkoptu. Potrzebujemy 150 ml kompotu z wiśni albo wody i 2 łyżeczek cukru. Foremka, w której piek się biszkopt, wyłożona świeżym papierem do pieczenia. Do środka wykładamy przygotowany wcześniej biszkopt. Mieszamy składniki na poncz. I będziemy nasączać biszkopt. Musimy to zrobić dobrze, wtedy ciasto będzie miało taki wilgotny biszkopt, będzie super smakowało. Biszkopt nasączony, wobec tego wyjmujemy z lodówki tężejącą galaretkę. Ma taką konsystencję, jak Państwo widzą. I wylewamy na biszkopt. Po wylaniu trzeba rozłożyć równomiernie galaretkę, równomiernie wiśnie w tej galaretce rozłożyć, żeby nie zrobiły się jakieś dziury, przestrzenie puste. A jak rozłożymy galaretkę, to foremkę wstawiamy do lodówki, żeby masa stężała. Masa tężeje, więc zajmiemy się kremem kawowym. Żeby go zrobić, potrzebujemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, 500 g serka mascarpone, 100 g cukru pudru, 5 łyżek kawy sypanej, 150 ml rządku do kawy, 3 łyżek żelatyny i 100 ml rządku do żelatyny. Najpierw zaparzymy kawę, czyli 5 łyżek kawy sypanej, przesypujemy do szklanki, zalewamy 150 ml wrzątku, lekko mieszamy i czekamy, aż kawa się zaparzy. Kilka minutek. Następnie, używając takiego sączka do kawy, oddzielamy fusy od naparu. I taką kawę przefiltrowaną zostawiamy do wystudzenia. Przygotowujemy sobie również żelatynę, czyli 3 łyżki żelatyny wsypanej do miseczki zalewamy 100 ml wrzątku. Czekamy, aż napęcznieje. Następnie mieszamy do rozpuszczenia się żelatyny w wodzie. I zostawiamy do wystudzenia. W trakcie studzenia proponuję przemieszać od czasu do czasu, żeby nie zrobiły się grudki. A teraz kolejna miska, tym razem już duża, 800 ml śmietanki kremówki 30%. Takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki, mikser i ubijamy nabitą śmietanę. Czyli na sztywno. Jak mikser zacznie, właściwie łopatki miksera zaczną zostawiać ślady, dodajemy 100 g cukru pudru i dalej miksujemy. Kolej na dodanie 500 g serka mascarpone. Dodajemy i mieszamy aż do wykończenia produktu. A teraz dodajemy kawę. Napar z kawy, jak Państwo widzą, najpierw łyżką. Chodzi o to, że musimy sprawdzać intensywność kawy. Każdy z nas ma inny smak. Jedni może potrzebują z Państwa mniej tej kawy, drudzy więcej.
intensywność kremu kawowego zależy od Państwa, tak samo jak z dodawaniem cukru pudru. Proszę próbować, czy za dużo, czy za mało. To musi Państwu smakować. A myśmy w sumie dodali cały napar z kawy. Teraz odkładamy sobie 150 g kremu do dekoracji późniejszej. A do pozostałej części dodajemy wystudzoną żelatynę. Ona ma taką już optymalną temperaturę, że jakbyśmy tam włożyli paluszek, to ani zimna, ani ciepła. Małym strumieniem powoli dodajemy i mieszamy. Pamiętajmy, że żelatyna opada na spód, przykleja się do boków, to trzeba tam wszystko wymieszać dobrze. Tylko nie za długo już. Teraz szybciutko przemieszajmy dokładnie i w miarę szybko, bo żelatyna zaczyna w tym kremie tężeć. Wracamy do naszej foremki z lodówki i ten krem wykładamy na masę galaretkową. W miarę sprawnie, porcjami, żeby nie porobić dziur w galaretce. W miarę sprawnie później będziemy wyrównywać, rozkładać, bo jak Państwo widzą, krem kawowy zaczyna już tężeć. Wyłożone, rozłożone, wyrównane, wobec tego troszeczkę matematyki. Całe ciasto musimy podzielić na takie prostokąty. Takie jak nasza, o wielkości na około 7,5 na 7 cm, albo mniejsze, albo większe, jak Państwo sobie życzą. W każdym razie na środek każdego trzeba zrobić rozetkę z pozostawionego wcześniej kremu. A na sam koniec posypujemy ciasto kawą. Tutaj u nas kawa trochę nie współpracowała i nie chciała się równomiernie rozkładać, ale mimo wszystko doszliśmy z nią do porozumienia i udało się równomiernie obsypać ciasto. Ciasto wkładamy do lodówki, żeby wszystko dobrze stężało. A na koniec efekt finalny, jak Państwo widzą, w smaku jest przepyszne to ciasto. Czyli proszę sobie zrobić filiżankę kawy, spróbować ciasta. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.